Poświęceniem i uroczystym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa łącznika węzła autostradowego A4 Dębica Wschód z drogą krajową nr 94 i wojewódzką nr 985. Koszt inwestycji oszacowano na 11 milionów złotych, a jej zakończenie planowane jest na koniec września bieżącego roku. Rusza oczekiwana przez mieszkańców i przedsiębiorców budowa łącznika autostradowego A4 Dębica Wschód. W przetargu powiat dębicki wyłonił dwóch wykonawców, firmę Eurowia oraz przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. W ramach tej inwestycji zmodernizowany zostanie dwukilometrowy odcinek zakończony rondem w pustyni, zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej biegnącej z Dębicy do Mielca. Projekt zakłada m.in. poszerzenie jezdni oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 11 milionów złotych, z czego ponad 9 milionów pochodzi z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, a 1,5 miliona to środki z budżetu województwa podkarpackiego. Jest to decydująca, no, oczekiwana dość długo, głównie rondo w pustyni, które łączy autostradę z drogą wojewódzką relacji Dębica-Mielec. No i tam było największe oczekiwania ludzi, żeby ten problem rozwiązać, włączania się do ruchu. No i tutaj bezpieczeństwo się poprawi, bo ta droga jest wąska, będzie dobudowane, będą chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy tutaj na Hutchinsona, czyli na tą strefę ekonomiczną. Kolejna ogromna inwestycja powiatu dębickiego, ale to inwestycja, którą możemy realizować dzięki dotacjom unijnym, dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Drugi łącznik jeszcze w czerwcu czeka nas pewnie podpisanie umowy i uroczyste otwarcie inwestycji, jaką będzie most na rzece Wisłoce. Przypomnijmy, że 2 miesiące temu rozpoczęła się także budowa łącznika A4 Dębica Zachód w gminie Żyraków, sąsiadującej z gminą i miastem Dębica. To znaczące miasto na mapie gospodarczej, położone bardzo strategicznie, posiadające i komunikację kolejową i oczywiście drogową, także przed Dębicą duże szanse rozwojowe. Mamy do czynienia z wieloma inwestorami, wiemy. Pierwsze pytają się i warunek zasadniczy jest dojazd. To jest podstawa. Nie pytają się, jaka wartość sprzedażna danego gruntu. Oczywiście jakby w drugim podejściu, ale przede wszystkim podstawą to jest właśnie dobry dojazd. Obecni na uroczystości reprezentanci mieszkańców dziękowali samorządowcom za dotychczasowe wsparcie i pomoc. Zwrócili się także z prośbą o jak najszybsze rozpoczęcie budowy łącznika w kierunku Mielca, który zmniejszyłby bardzo duży ruch samochodów w Kędzierzu i pustyni. Należy wsłuchać się w głos mieszkańców, bo to jest bezpieczeństwo. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, a to zabiera głos w tym przypadku dyrektor szkoły, który na co dzień boryka się z bezpieczeństwem swoich dzieci w szkole. I my, jako ludzie życia publicznego, musimy wszystko zrobić, żeby rozpocząć nie tylko rozmowę, ale również realne działanie w celu wykonania tego łącznika pomiędzy autostradą a zjazdem w kierunku Mielca. To rozwiązanie. Sprawę. Mam nadzieję, że kolejna kadencja sejmiku i samorządów lokalnych wyjdzie naprzeciw i będzie taka szansa na wykonanie tego łącznika. Ale to oczywiście nie tylko mieszkańcy, ale to również przemysł czeka na tę inwestycję. To jest ruch kołowy i to też jest uciążliwość dla przemysłu. Wykonawcy łącznika A4 Dębica Wschód zapewniają, że realizacja rozpoczętej właśnie inwestycji będzie przebiegała sprawnie i zgodnie z planem zakończy się we wrześniu tego roku.